Bum, cześć, siemanko, z tej strony Patryk, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ostatnio zbudowaliśmy taką oto willę. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, zapraszam na poprzedni odcinek, który był na kanale, chociaż poprzedni to był właściwie z dekoracji tej willi, także tą willę macie w pełni pokazaną mnie na kanale. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, zapraszam do poprzednich odcinków, które wyświetlą się zapewne na koniec tego odcinka. A dzisiaj zbudujemy sobie kolejną willę, również modern, tylko że z drewna. Modern z drewna z połączeniem z białym betonem. Wygląda ona w następujący sposób. I co więcej, do niej też będzie wnętrze na kanale już w następny wtorek, także warto śledzić. Jak widzicie, mamy tu sporo miejsca. Myślę, że wam się spodoba to, jakie wnętrze tutaj wymyśliłem. Mamy również basen z tej strony. No i cała willa z góry wygląda też również całkiem spoko. I ogólnie, no, moim zdaniem ta willa jest mega, mega spoko, ponieważ jest to projekt, który istnieje w rzeczywistości i uwierzcie mi, że trochę długo szukałem tego projektu, bo jakby no na moim kanale jest już jednak trochę tych domków zarówno ze świata rzeczywistego, jak i ze świata Minecrafta wybudowanego przez innych youtuberów z zagranicy, ale no powiem wam szczerze, że te pomysły, jakby ta baza tych wszystkich projektów zaczyna się kurczyć, także jeżeli macie jakiś fajny pomysł, to możecie podesłać w komentarzu, jaką willę chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Na tym oczywiście ostatnia piątka followersów, jeżeli chcecie do niej dołączyć, zapraszam, link w opisie, no i nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z Minecrafta. Tu oczywiście mamy wymiary, które pojawią się również nade mną. Jeżeli chcecie mieć wymiary dzień wcześniej, zapraszam do wykupienia u mnie wspierającego, bo oni mają dostęp zawsze dzień wcześniej, żeby sobie wszystko przygotować. No i cóż, zacznijmy może od... jeszcze wam powiem tylko, że wejście jest tutaj od tej strony, nie? Bo to też często narzekacie, że nie mówię, z której strony jest wejście, także wejście jest z tej strony. I mamy coś takiego, nie? Tutaj to są nasze wymiary. No i standardowo, jeżeli ktoś wypisze wszystkich bloków, jakich zużyłem na ten domek, no to przypnę jego komentarz na samą górę, żeby zbierał lajki. I teraz, słuchajcie, zrobimy taki patent, ponieważ... to będę wam mówił w trakcie budowania. Na początku zacznijmy sobie tutaj od wyłożenia tego. Ogólnie postanowiłem, że zrobimy sobie taki patent, że przez teraz, od tego dnia licząc, przez 4 tygodnie będą się pojawiały odcinki we wtorki i w czwartki, i w piątki. W piątki oczywiście będzie pojawiała się willa, a we wtorki będzie pojawiało się wnętrze do tej willi. I robimy taki deal. Jeżeli będziecie kręcili fajne wyświetlenia na wnętrzach również, czyli jak na przykład willa ma 5000 wyświetleń i odcinek z wnętrza również ma 5000 wyświetleń, no to ja będę skłonny te wnętrza wam robić. Czyli będziemy robili dodatkowy odcinek właśnie we wtorki z wnętrza. Jeżeli natomiast nie dacie rady dobijać podobnych wyświetleń do odcinków piątkowych, no to siłą rzeczy nie będzie również odcinków z wnętrz. Taki robimy deal. Przez 4 tygodnie macie taki kredyt zaufania i zobaczymy, jak to się będzie przyjmowało. Jeżeli będzie się to przyjmowało, to spoko, będziemy to robili, a jeżeli nie, no to po prostu przestanę coś takiego robić, bo jednak to też troszkę czasu zajmuje przygotowanie tego wnętrza, żeby te wnętrza się nie powtarzały i tak dalej, nie? Także taki deal sobie zrobimy i myślę, że to jest jak najbardziej uczciwe z mojej strony i że wam nie przeszkadza coś takiego, że to jest taki, no, myślę, uczciwy deal. Możecie napisać, co o tym sądzicie w komentarzu, ale moim zdaniem spoko, bo macie wnętrze za free we wtorki i jest git. Znaczy, tak mi się wydaje, nie wiem, co wy o tym sądzicie, nie? Teraz robimy sobie tutaj ponownie tak samo jak z drugiej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Łączymy. No i tu oczywiście będzie nasz basen, także tu możemy sobie wyłożyć w taki oto sposób. Okej. Coś takiego. Tutaj oczywiście robimy identycznie jak z tamtej strony, czyli robimy coś takiego, 2, później robimy 2 odstępu, 2 i tutaj również 2. W taki oto sposób. Tutaj natomiast robimy coś takiego i możemy zrobić w ten sposób. Czyli tutaj robimy tak samo, raz, 2, 3, 4, 5, łączymy na środku i tutaj podmieniamy na drewno. Okej, mamy coś takiego. Całość ogólnie ma najczęściej wysokość 5 mortki, także to jest taki standard, w którym tutaj będziemy budowali.
Tutaj robimy coś takiego. I coś takiego. Tutaj oczywiście podmieniamy na deski, bo tu będzie szła szyba. Ok. I teraz tak naprawdę wykładamy sobie podłogę. Wszędzie tutaj. I mamy coś takiego. To oczywiście podnosimy na wysokość 3-4 kratek. 3, 4, coś takiego. Ok. I teraz tak, o, tutaj robimy wycięcie na wysokości 3 kratki. I sobie je przeciągamy. To podciągniemy sobie do końca. Coś takiego. Możemy zrobić. Natomiast tutaj będzie normalne okno. Jak sobie to pociągniemy w taki oto sposób. Pierw zrobię całą ścianę. I później wytniemy to okno. I tutaj możemy sobie wyciąć okno. W taki oto sposób i mamy coś takiego teraz, nie? Ok, skoro to mamy, to tutaj dostawiamy sobie jeszcze jeden blok. I tutaj myślę, możemy albo nie musimy. Możemy. Chociaż, kurczę. Nie, dobra, zostawmy tak, bo tu będzie wtedy więcej miejsca na drzwi, żeby zrobić. Bo drzwi będziemy robić tak jak zawsze, nie? Czyli tu robimy dwa i zostawiamy w ten sposób. Tutaj jeszcze z przodu dodajemy sobie coś takiego. Tutaj będziemy doprowadzali do pewnego momentu, jak to się mówi? No, wiecie, liście. O, właśnie, tego co szukałem. To robimy coś takiego. Okej. Tutaj robimy w ten sposób. Tak naprawdę tutaj będziemy budowali kolejny element, więc tu możemy zrobić coś takiego. I tutaj wypełnić wszystko półpłytkami. Taki oto sposób. I tutaj możemy sobie w pewnym momencie zrobić świetlik na 4, powiedzmy. Żeby w miarę spoko wyglądało od dołu. O, coś takiego. Tutaj my robimy sobie przejście i dajemy sobie w ten sposób podłogę. To oczywiście zostawiamy ostatnią kratkę z tego względu, że tu będą szły schody praktycznie po całości, także zostawmy tą ostatnią kratkę. Tu tylko robimy coś takiego i coś takiego. Bo tu wiadomo będą szły ściany w tych miejscach, nie? W tym miejscu będą szły ściany. W taki oto sposób, nie? Mamy tutaj coś takiego. Teraz tak, o, tutaj robimy świetlik. Świetlik robimy w ten sposób, że jak dobrze pamiętam, to jest coś takiego tutaj, taki malutki świetlik. Ok. No a tutaj standardowo dookoła raz. I tak naprawdę świetlik gotowy, nie? Bo tutaj robimy taki standardowy świetlik. No i teraz przechodzimy do tej górnej części. Ona, widzicie, jest taka troszkę stopniowana i zaraz wam powiem, jak to dokładnie zrobić. Ok, i teraz tak, o, tutaj, tak jak myślałem, to jest troszkę za duże, więc to zmniejszmy o 1. I teraz tak, o, tutaj robimy na 2, tutaj na 2. I teraz tak naprawdę lecimy stopniowo. Cały czas. W taki oto sposób. I teraz tak, o, tu dajemy sobie półpłytki. Tutaj dajemy sobie półpłytki, tu będzie szła sobie szyba. I tutaj dajemy sobie półpłytki w taki oto sposób. I mamy tutaj tak naprawdę to zrobione. Tu ewentualnie możecie sobie to zrobić w ten sposób jeszcze, jakbyście chcieli, ale to już zależy od was, nie? Jak bardzo chcecie, żeby to wyglądało. Ok.
I teraz tak naprawdę wystarczy sobie to poprzeciągać wszystko, żeby to ładnie wyglądało i równo. Ok, tutaj to sobie łączymy. I tutaj u góry również sobie łączymy. I tu będzie taka szyba wielka. Ok, tutaj z kolei możemy sobie zabudować całość. Tą stronę akurat, nie? Po tej stronie nas nic za bardzo nie interesuje. Tu mamy to, co chcieliśmy mieć. I teraz robimy sobie wejście. Wejście robimy taką, że tutaj dajemy sobie półpłytkę w tym miejscu. I tutaj tak naprawdę odtąd. Tu będzie o jeden ze schodków. Ciach, ciach. I robimy w dół. W taki oto sposób. I z tej strony, jak tu będzie szyba, to ładnie będzie to wyglądało. U góry z kolei możemy sobie zrobić świetliki w taki oto sposób, żeby było nam troszkę jaśniej u nas na chacie. Bo tu u góry akurat jest tendencja do tego, że jest troszkę ciemniej, ale jak damy te świetliki, to będzie spoko jasno. I tutaj u góry możemy sobie jeszcze dodać coś takiego, żeby to ładnie wyglądało, jakby stopniowane, nie? Tutaj nawet możecie sobie dodać, w sumie tu nawet możecie sobie całkiem zabudować, o. Jak komuś tak bardzo, jak kogoś będzie bardzo raziło w oczy, nie? I macie tutaj wszystko super przygotowane. Teraz standardowo tutaj dajemy sobie coś takiego, no i reszta to jest po prostu wypełnianie wszędzie szyb, także myślę, że ja już to przyspieszę, nie? Pamiętajcie, że wstawiamy szkło na świetlikach i czarne szyby wszędzie indziej, nie? Ok, jedyne co nam pozostało, tak naprawdę, jak już mamy wszystkie powstawiane szyby, to zostało nam udekorować ten dom. No wiadomo, tutaj trzeba wykopać jeszcze basen. Ale to pstryknę palcami, to się zrobi. I gotowe, mamy to zrobione. I teraz tak o, tutaj sobie ciągniemy liście. Dotąd, ok, w taki oto sposób. I teraz robimy sobie światła. Światło robię sobie tu. Tutaj. Tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, 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 tutaj i tutaj. Przykrywamy to lampami, znaczy lampami, klapami, sorry. W taki oto sposób. I przechodzimy do środka, gdzie ustawiamy sobie. A, jeszcze w jednym miejscu, sorry, zapomniałem. Tutaj robimy ciach, 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 ciach. No i oczywiście wszędzie tutaj trawa. W taki oto sposób. Ok. Wchodzimy do środka i w środku robimy tak o. Tu, tu. Oczywiście ja stawiam pojedyncze, ale wy wiecie, jak to u mnie działa. I wiecie, że trzeba postawić też te górne. To już tego wam nie tłumaczę. No jesteście na tyle długo moimi widzami, że doskonale o tym wiecie. I nie muszę wam tego tłumaczyć. U góry natomiast tu, tu i tu. I mamy wszędzie już wszystko oświetlone. No i cóż, jeżeli chodzi o ten odcinek,
to już wszystko. Więcej tutaj nie będzie. Także jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, wpaść na mojego Instagrama, jeżeli chcecie wyświetlić się na odcinku. Link macie w opisie. No i widzimy się w następnym odcinku we wtorek, czy z wnętrza tego willi, a myślę, że z wnętrza tej willi, a myślę, że na pewno Wam się spodoba, bo przygotowałem coś naprawdę, naprawdę spoko, także do zobaczenia łącznie z akwarium. Także do zobaczenia już we wtorek na kolejnym odcinku z wnętrza tej willi. Dla Was to kilka dni, a dla mnie to chwila, bo ja zaraz zaczynam nagrywać kolejny odcinek. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku już we wtorek. Siema, na razie, ja. Cześć!